Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie pokrótce opowiem Wam o ostatniej zmianie w moim dronie Komarze V2. No i pokażę Wam też parę ostatnich filmów z tego sezonu, jak on latał do tej pory. No więc to, co widzicie na ekranie, są to takie bardzo fajne pudełka z dużą ilością naklejek i różnych takich karteczek, które zawierają właśnie silniki, które w tym dronie zamontowałem. Są to silniki od firmy T-Motor F40 Pro 3 2400 kW. Są to silniki z większym rdzeniem, czy jak to się tam nazywa, w sumie nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie one w odróżnieniu do tych Emaxów, które miałem wcześniej, dają więcej dołu, czyli te silniki już od niższych obrotów mają dużo momentu w odróżnieniu od tych poprzednich. Postanowiłem się je wymienić, ponieważ właśnie, tak jak mówię, brakowało mi dołu. Często lecąc bardzo szybko w stronę ziemi, szczególnie takim cięższym dronem, jakim jest ten, no brakowało mocy, żeby się uratować z tego spadku i w ziemię nie walnąć. No więc wymienienie tych silników na te pozwoliło mi uzyskać w tym dolnym zakresie obrotów trochę więcej mocy i teraz o wiele łatwiej jest się z czegoś takiego wyratować. No i ten dron właśnie też na niższych obrotach jest bardziej żwawy, co mnie w tym przypadku akurat bardziej interesuje niż te wysokie obroty. Co prawda pobierają one sporo więcej prądu, no i ten czas lotu skrócił się tak do 2,5-4 minut w zależności od stylu latania. No, ale to nie ma być dron do latania długo, tylko do latania bardzo. Oprócz zmiany tych silników wymieniłem jeszcze śmigła na takie o nieco większym skoku. Teraz mam śmigła Dalprop Cyclone T5045C. One ten skok mają niewiele większy, ale dzięki temu, że ten skok jest trochę większy, no to bardziej można wykorzystać ten moment, który jest w dolnym zakresie obrotów. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, zarówno na tych śmigłach, jak i na tych poprzednich, no to ona trochę się zmniejszyła, o jakieś 3 km na godzinę, przynajmniej według tych pomiarów, które robiłem. Z tym, że jak mówiłem, te silniki pobierają więcej prądu, więc napięcie na akumulatorze bardziej spada, więc no, może być to ograniczone. Prawdopodobnie na lepszym pakiecie tutaj byłoby lepsze wyniki, no ale jak mówiłem, na tych akumulatorach, na których latam, ta prędkość nieco spadła. Z tym, że no, mnie to za bardzo nie interesuje. Z ciekawości sprawdziłem też dystans, jaki mogę uzyskać latając spokojnie tym dronem. Leciałem z prędkością 50 km na godzinę, no i latałem sobie tak przód, tył 400 metrów i w ten sposób wylatałem 5 km, zanim się ten pakiet rozładował. Czyli teoretycznie mógłbym polecieć 2,5 km do przodu i wrócić i starczyłaby mi na to baterię. Wprowadziłem też do tego drona jeszcze jedną pomniejszą modyfikację, otóż odwróciłem ruch śmigieł. Dzięki temu, jeżeli wpadniecie na przykład w trawę, no to nie macie od razu całego drona uciapanego w tej trawie i w tym też kamerki. Jeżeli też wlecicie w jakąś przeszkodę typu kijek, no to ona powinna być wyrzucona z tego drona, a nie powinna się w niego wkręcić, tak jak to się mogło dziać wcześniej. Jeżeli nie słyszeliście o tej zmianie, no to spróbujcie sobie coś takiego zrobić. Raz, że będziecie mieli czystszą kamerkę, a dwa, jeżeli wlecicie na przykład w bramkę albo coś takiego, no to ten dron powinien mieć większą szansę, żeby się odbić od tej bramki, a nie wkręcić się. No, o zmianach to tyle. Kończy się sezon, więc już też od jakiegoś czasu nie latam, teraz bardziej siedzę w drukarkach, także na razie o dronach za dużo nie będzie. Tymczasem to, co widzicie tutaj w tle i cały czas mogliście oglądać i jeszcze wam tutaj puszczę do oglądania, to są właśnie jedne z ostatnich nagrań, jak jeszcze było w miarę ciepło. Z tym, że jak mówiłem, zmieniałem silniki, zmieniałem śmigła, to całe ustawienie, które było, trochę się rozjechało, także nie miałem też czasu, żeby tego drona wypidować odpowiednio, także ustawiony dobrze nie jest. No ale lata jakoś. Także zachęcam, żeby sobie rzucić okiem, zobaczyć jak to lata, jeżeli Was to interesuje oczywiście. A ja się tymczasem z Wami żegnam. Dziękuję standardowo za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wpadajcie na grupę na Facebooku Majstry Artka. Dzięki za oglądanie. Cześć!